I zapraszam w tej chwili Jurka Hanusa, współzałożyciela Polskiej Akademii Zdrowia. Duże doświadczenie. Był czas, kiedy po prostu ta Polska Akademia Zdrowia prężnie się rozwijała. Ja myślę, że będzie czas, że stworzy się coś takiego, co połączy wszystkich ludzi, którzy mówią o konkretach, bo dużo przekłamań jest. Na temat ozonu jest bardzo dużo przekłamań. Na temat produktów wszelkich jest dużo przekłamań. Na temat innych rzeczy, a moda na suplementy jest cały czas jak gdyby na czasie. Natomiast dobrych rzeczy, dobrych suplementów mamy niewiele. Jutro będziemy gościć Jurka Ziębę, który jest mistrzem i który po prostu obudził ducha natury w Polsce i czekamy też na niego. Jutro będzie u nas tutaj gościł, będzie miał świetny wykład, jak zawsze. Prawda, też wielki promotor tej trawy pszenicznej, to się mówi trawa pszeniczna, to jest trawa orkiszowa akurat w tym przypadku. Miałem przyjemność w te pytanie na śniadanie mówić o tym tydzień temu, może dwa tygodnie już, ale też dostałem już drugą propozycję na żywo, ale w ten poniedziałek się nie da. O czym będziemy mówić? Niech cała Polska piecze chleb, kochani. Ja oddaję głos tej chwili Jurkowi. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. A propos pieczenia chleba, Tadeusz, pamiętasz, jak to było z początkami? Jak wspaniale się piekło chleb pierwszy w Bieszczadach. Tak, bo i właśnie tutaj właśnie należą się ukłony, bo właśnie Jurek jako pierwszy nakręcił na swoim kanale, a potem była akcja u Białego Sajbawy, który tam, prawda, już ma to swoje stoisko, ale co on przywiózł dzisiaj, kochani, to ja sam jestem przerażony. Ten cielek, o którym opowiadał, to jest po prostu szok. To jest szok, to jest taki ciele, które ma takie geny jak człowiek. Gdyby miał takie geny, to do zarazy by nie doszło. Pierwotne, waleczne, cielątko takie praktycznie ledwo ponad miesiąc i już po prostu trzy osoby miało z nim problemy, prawda? To jakby taki Szumowski podszedł, jakby dostał jeden strzał tak po zarazie. Żaden respirator by mu nie pomógł. Witam Państwa. Proszę Państwa, usłyszeliśmy przed chwilą kapitalny wykład pana doktora na temat pleśni, grzybów, które nas otaczają wszędzie i w różnych sytuacjach. Natomiast my będziemy mówić na temat oczyszczania żywności. Jakiej żywności? Praktycznie wszystko to, co jemy, czyli warzywa, owoce, mięso, wędliny, ziarna, to wszystko, co każdy z nas spożywa, jeżeli przynajmniej nie jest wegetarianinem. Natomiast grzyby, pleśnie nam towarzyszą całe życie. Są, można powiedzieć, środkami, czy powiedzmy, no nie wiem, naturalnymi rzeczami, które nas otaczają. Ale to nie znaczy, że są zdrowe. Natomiast od wielu lat, tak naprawdę chyba od końca lat 90., początek 90., zaczęto naszą żywność, można powiedzieć, ubogacać. Zaczęto wprowadzać do naszej żywności coraz więcej szkodliwych substancji. Oczywiście one są zakodowane różnymi nazwami typu E i różne numery. Niektórym się chce, niektórym się nie chce sprawdzać, co to jest, ale to brzmi zdecydowanie mniej groźnie, jak jest napisane E, czy jakieś tam inne składniki, które mówi się, że są dopuszczone, są naturalne i są zgodne z jakąś koncepcją, z czyjąś polityką, że mogą się w naszej żywności znajdować. Jakie są efekty później? To wychodzi gdzieś tam po latach i nikt z nas się nie zastanawia. Może ci Państwo, którzy nas oglądają, którzy nas tutaj słuchają, to są już ludzie, którzy myślą inaczej, wiedzą doskonale, o co chodzi. Ale jest masa ludzi, jak to mówimy w naszym środowisku, nieobudzonych, którzy nie wiedzą, nie zastanawiają się nad tym, co jedzą, kupują w markecie, jak leci, byle byłoby tanio, byle byłoby szybko, byle byłoby gotowo. To jest wszystko bardzo fajne i zgodne z polityką, którą ktoś tam kiedyś wymyślił i u nas wprowadza. Ale to samo kupowanie żywności już przetworzonej to jest jedna rzecz. No a co się dzieje z produktami rolnymi? Nie każdy rolnik jest taki jak Tadeusz, czy jak Biały Sajbawa, jak Grzesiek Śleziak. Czyli prowadzą gospodarstwa ekologiczne, prowadzą gospodarstwa naturalne. Są rolnicy, którzy potrafią dla zysków odpowiednich wprowadzać.